Od dłuższego czasu rozmawiając z właścicielami warsztatu, wszyscy narzekali na to, że młode pokolenie, które przyjdzie do warsztatu, jest kompletnie nieprzygotowane, musi się uczyć od nowa. Stąd pomysł, aby wśród uczniów szkół o profilu mechanicznym, o profilu samochodowym, taką akcję po prostu rozpocząć i gdyby odpowiednio ich przygotować, przynajmniej częściowo, do przyszłego zawodu. Proszę Państwa, jest mi niezmiernie miło, jako gospodarz Zespołu Szkół Samochodowych, przywitać wszystkich Państwa na dzisiejszej bardzo ważnej uroczystości podpisania umowy o współpracy pomiędzy firmą Intercars w Warszawie a Zespołem Szkół Samochodowych. Przekazanie w jednorazowym momencie takiej ilości wysokiej klasy sprzętu jest rzeczą, na którą my jako szkoła publiczna ze środków budżetu finansowego nie możemy sobie pozwolić. Dzisiejszy samochód w 80% skonstruowany jest przez producentów części, natomiast producent samochodu tak naprawdę zajmuje się jego montażem, daje zewnętrzny design. W związku z tym producenci części, producenci podzespołów mają też kompetencje w ich późniejszej naprawie. Jest to naturalne rozwiązanie, że są oni partnerami tego programu. W tej chwili bardzo jesteśmy wdzięczni za to, że Intercars stworzył taki program jak właśnie Młode Kadry. I dzięki temu jest taka spójność między nami i młodymi ludźmi, których obecny system edukacji nie jest w stanie doprowadzić do czegoś takiego, żeby mogli wejść bardzo płynnie w sam rynek po prostu tej pracy. Bardzo ważną rzeczą jest to, że od nowego roku szkolnego będzie możliwość uczestniczenia naszych nauczycieli zawodu, uczniów w różnego rodzaju szkoleniach. Ze względu na liczbę oddziałów, na zawody, w których kształcimy, jesteśmy największą szkołą zawodową w Nowym Sączu. Myślę, że jedną z największych szkół też w Polsce. Szkoła oprócz tego, że uczy, wychowuje, nasi absolwenci znajdują pracę na rynku motoryzacyjnym. Odnajdują się też jako przyszli inżynierowie. Sądy szkoły wyższe też są zasilane właśnie przez naszych absolwentów. Jest to kronika klasowa. Kronika klasowa prowadzona przez uczniów i wychowawcę tejże klasy, świętej pamięci już pana Czyżowskiego. I tutaj widzimy właśnie w liście obecności zdjęcie prezesa pana Roberta Kieszka, który tak wyglądał jak przyszedł do klasy pierwszej, tak wyglądał jak odchodził w klasie piątej. Minęło bez mała 30 lat, także szmat czasu. Szkoła oczywiście się zmieniła. To, czym jestem zbudowany będąc tutaj, to poziomem właśnie wyposażenia pracowni, zaangażowaniem kadry nauczycielskiej. To nasza działalność tutaj nie ma, broń Boże, nic wspólnego z żadną filantropią. To jest, żeby tego tak nie odbierać. Każdy biznes toczy się w jakimś określonym środowisku. I jeżeli tego środowiska nie będzie się wspierać, no to po prostu biznes będzie umierał. Mamy nadzieję, że ci ludzie, korzystając z tego programu, będą w tych warsztatach czuć się lepiej.